skrócie, już nie chcę szczegółów. Czyli to chodzi o to, że dziennikarz coś napisał i samorząd go teraz próbuje... A samorząd tak, ziemię, tak? Nie prasy, nie dziennikarze. Tu jest całość dość szczegółowo opisana. Jest wyrok sądowy i uzasadnienie. Zarzuty podstawowe to udzielenie informacji dziennikarzowi, który napisał artykuł buduje i kłamie o burmistrzu, ale ani tytuł artykułu, ani wypowiedź nie była autoryzowana, a tytuł pochodził od redakcji. Natomiast za to został skazany. Drugi zarzut to, że pisząc skargę do Rady Miejskiej w Szczawnicy i do Urzędu Wojewódzkiego na temat nieprawidłowości w wydawaniu środków na likwidację szkód powodziowych, został skazany, żeby zamknąć usta, krótko mówiąc. To nie jest jedyny wyczyn tej władzy. Tym panom pomyliły się lata i kraje, bo taki wyrok mógł zapaść na Białorusi. My się oburzamy na temat Poczobuta. Natomiast mamy tutaj w kraju podobne wyroki. I nie rzecz w surowości samego wyroku, bo nas więcej kosztował ten przyjazd tutaj niż ta kara. Zresztą kolega jest rencistą, utrzymuje niepełnosprawne dzieci, więc rzeczywiście ta sytuacja materialna jest bardzo trudna, ale jest lokalnym działaczem społecznym, byłym radnym. Będziemy walczyć dalej i nie chodzi o surowość tego wyroku, tylko tworzenie pewnego precedensu. Jeżeli to się uda, to ludzie w ogóle będą bali się cokolwiek powiedzieć. Mówi się szeptem. Nie może być tak, że urzędnik boi się ze mną rozmawiać na ulicy. Urzędnik urzędu miasta po prostu odchodzi, udaje, że mnie nie widzi. Są wywierane naciski na różnego rodzaju próby po prostu zastraszenia. Ja nie mówię o innych sprawach, bo to była już moja prywatna sprawa, że ja straciłem pracę, że żona straciła pracę. To jest tego typu działanie. Ale to my w tej chwili, to nie był wyrok sądowy. I to trudno udowodnić, że było to działanie, no bo tak się, powiedzmy, konkurencja polityczna niszczy, że odcina się od źródeł zarobków, prawda? Żeby sobie poszedł stąd. Tu chodzi o konkretną sprawę tłamszenia demokracji. Trzeba powiedzieć, że ta władza jest związana z prawem i ma ten parasol ochronny w postaci, no, zarzut jest wręcz tutaj w artykule na temat tych układów sądowo-prokuratorskich, bo to nie jest jedyny wyrok, który taki zapadł, że po prostu wyciszyć jakąkolwiek opozycję, jakiekolwiek słowa krytyki. To się udaje, bo ludzie są zastraszeni. Ludzie są zastraszeni, boją się kandydować do Rady Miejskiej, boją się zabierać głosu w jakikolwiek publiczności. Chciałem powiedzieć, jakie panowie mają wyobrażenie, co może zrobić nasza organizacja? Przede wszystkim wydaje mi się, że... Wyrok sądowy w ogóle nie może ingerować. To zasada. Tak, oczywiście. Wyrok już zawarty. Rzecz w tym, że im więcej ludzi będzie, im więcej polityków, bo ludzie o tym wiedzą, zwykli ludzie, im więcej polityków będzie o tym wiedziało, to nie będzie to tłamszone i zamiatane wpływa. Ci ludzie mają ochronę. Proszę mi wierzyć, my rozmawiamy tutaj z panią profesor Senyszyn, rozmawiamy i podchodzi jeden z senatorów od nas tam i podsłuchuje rozmowy. Są wywierane naciski na różnego rodzaju próby po prostu zastraszenia. Ja nie wiem, czy coś tutaj, jakąś interwencję podejmiemy, dobrze?